Jakąś korzyść wyniosłeś z tego, z tej podróży, z tej przygody? Tak, żeby nigdy nie jechać do Gwatemali i już nigdy nie brać udziału w programach, w których narzucane jest jakieś zachowanie. Ale czy w ogóle właśnie programy telewizyjne już teraz będziesz brał na dystans, czy akurat właśnie takie, które będą wymagały? Takie, w których jest jakiś tam z góry założony scenariusz, prawda? To nie, to na pewno nie dla mnie. Nie. Jak w ogóle twoje środowisko przyjęło to, że bierzesz udział w programie tego typu? Znajomi przecież. Nie, pozytywnie, bo wiedzieli, że jestem raczej taką osobą, jaką jestem i też się zastanawiają, co zrobiłem, jak się zachowałem, tak jak to wszystko zostało posklejane, bo to jest ważne, bo na przykład ten odcinek, który oglądaliśmy, uważam, że z okresu, jaki byliśmy i ten odcinek został posklejany, bo dużo fajniejszych sytuacji, dużo fajniejszych motywów, które można było skleić, żeby powstał ten odcinek. No reżyser uznał w ten sposób jego sprawę.